Liczba x jest najmniejszą liczbą dodatnią podzielną przez 3 i 4, a liczba y jest największą liczbą dwucyfrową podzielną przez 2 i 9. My musimy obliczyć najmniejszą wspólną wielokrotność liczb x i y. Zacznijmy od tego, że ustalimy, ile jest równa liczba x oraz ile jest równa liczba y. Wiemy, że x jest podzielne przez 3 i 4. To możemy zapisać, że trójka dzieli x i również czwórka dzieli x. Zatem stąd wynika, że x jest równe ile, to ma być najmniejsza liczba podzielna jednocześnie przez 3 i przez 4, to ma być liczba dodatnia, czyli x musi być równe 12. Oczywiście jest jeszcze więcej liczb, które są podzielne jednocześnie przez 3 i przez 4, wielokrotności dwunastki, czyli 24. 36 i tak dalej ale my musimy wybrać najmniejszą z liczb która spełnia tę własność że jest podzielna jednocześnie przez 3 i przez 4 no i to jest oczywiście liczba 12 tych nie bierzemy pod uwagę no i teraz ustalmy jeszcze ile jest równa liczba y to ma być największa liczba dwucyfrowa podzielna przez 2 i 9 Taką dużą liczbą dwucyfrową podzielną przez 9 jest liczba 90. Taki w pierwszej kolejności narzucający się przykład. 90 jest na pewno podzielna przez 9, jest to niewątpliwie duża liczba dwucyfrowa, no i jeszcze jest podzielna przez 2, czyli spełnia ten nasz warunek. Możemy sprawdzić jeszcze czy nie ma jakiejś większej liczby dwucyfrowej, która jest jednocześnie podzielna przez te dwie liczby. Kolejną liczbą dwucyfrową podzielną przez 9 jest liczba 99, ale 99 nie dzieli się przez 2. Dwójka nie jest dzielnikiem 99, czyli tej liczby nie bierzemy pod uwagę. Czyli y jest równe 90, x jest równe 12, no i my musimy obliczyć najmniejszą wspólną wielokrotność tych dwóch liczb, 12 i 90. Wielokrotność jakiejś liczby oznacza, że szukamy liczby równej co najmniej tyle, Albo 2, 3, 4, 5, 6 razy więcej. Wśród podanych odpowiedzi jedyna liczba, która jest wielokrotnością 90, to 180. W wielokrotności 90 to mogą być 90, wtedy 90 mnożymy przez 1 i otrzymujemy 90, albo 180 jak pomnożymy przez 2, albo 270 jak pomnożymy przez 3, albo 360 jak pomnożymy przez 4 i tak dalej. Jedyna spośród tych odpowiedzi, która jest wielokrotnością 90, to odpowiedź C, czyli 180, czyli to musi być dobra odpowiedź w tym zadaniu. Moglibyśmy się jeszcze upewnić, czy na pewno jest to wielokrotność 12, czyli czy 180 dzieli się przez 12. W tym celu zrobilibyśmy taki rachunek: 180 podzielić na 12, to się równa. 180 to inaczej 90 razy 2. Czyli inaczej mówiąc 45 razy 2 razy 2, czyli razy 4 to jest 180 podzielić na 12, może 12 też zapiszę jako 3 razy 4, czwórki się skrócą, 45 na 3 to 15, czyli 180 dzieli się na 12, czyli 180 jest wielokrotnością dwunastki. 12. 12 należy pomnożyć przez 15 i otrzymamy 180. Czyli to jest poprawna odpowiedź w tym zadaniu. Niemniej jednak, gdybyśmy musieli obliczyć najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb, to metoda obliczania jest taka, że sprawdzamy, jakie są dzielniki pierwsze każdej z tych dwóch liczb. 12 to jest inaczej: 2 razy 2, razy 3. Rozkładamy dwunastkę na iloczyn liczb pierwszych, czyli takich liczb, których już nie można przez nic podzielić poza samą sobą i jedynką. No i 90 to jest 3 razy 3, to już 9, i jeszcze razy 10, czyli razy 5 i razy 2. No i gdy mamy już rozkład na iloczyn czynników każdej z dwóch liczb, to patrzymy w każdym rozkładzie, czy występuje dana cyfra. Na przykład dwójka występuje i w tym rozkładzie, i w tym rozkładzie. No to patrzymy, w którym rozkładzie występuje większą liczbę razy. Tutaj występuje dwa razy, a tu raz. No to bierzemy ją do naszego nww dwa razy. Potem patrzymy na trójkę. Tu występuje raz, tu występuje dwa razy, tu występuje większą liczbę razy i taką liczbę razy bierzemy ją do naszego nww. No i jeszcze mamy piątkę. Piątka występuje tu, występuje raz, tu nie występuje ani razu, no to bierzemy ją raz do naszego nww. No i tyle jest równe nww tych dwóch liczb, najmniejsza wspólna wielokrotność. Moglibyśmy policzyć 4 razy 9 razy 5, że to rzeczywiście wyjdzie 180.